Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym dniu i dzisiaj przychodzę do Was, witam się właściwie z Wami śniadaniowo. Dzisiaj bułka z ziarnami, taka wieloziarnista z Biedronki, do tego tylko ogórek i wszystko oprószone znaną Wam już solą ziołową do pomidorów z Lidla. I mam, słuchajcie, takie nowości z Polo Marketu. Nie wiem, czy to są nowości ogólnie, czy tylko Polo to ma. Od razu mówię, że jeżeli weźmie się 3 sztuki, to jest taniej. Można mieszać, można wziąć sam budyń, sam kisiel, można kisiel z budyniem mieszać, bo panie tak naprawdę w sklepie tego nie wiedziały. Ups. Dopiero przy kasie trzeba było to sprawdzić. Także co ja tutaj mam? Budyń proteinowy z tapioką o smaku waniliowym. 100% naturalne składniki, nowość. I tutaj jest podane, że to jest nowość. I co my tutaj mamy, jeżeli chcecie sobie sprawdzić, gdzie te składniki. Aha, tu mamy składniki, słuchajcie. Cukier trzcinowy, nierafinowany, skrobia ziemniaczana, koncentrat białka serwatkowego, skrobia tapioka, mleko tłuszczone w proszku, naturalny aromat, barwnik, rybofla, wina, najlepiej spożyć przed, tratatata. To doskonała propozycja dla amatorów do deserów w wersji fit. Jest źródłem białka, dlatego zapewnia wartościową energię na dłuższy czas, idealny jako słodka przekąska bądź na pyszne śniadanie. No zobaczymy, słuchajcie, być może sobie dzisiaj to wypróbuję bez glutenu. Tutaj mamy kisiel Fit Light z tapioki i mamy o smaku truskawkowym z witaminą C, słuchajcie. Jeżeli chcielibyście sobie zobaczyć też skład, to zrobimy zbliżenie, już nie będę czytała. Tylko bez dodatku cukru na bazie tapioki, witamina C, pyszny smak z dodatkiem Superfoods. Patrzymy. I tutaj mamy kolejne kisiel z tapioki i też o smaku truskawkowym i też zero dodatku białego cukru i też Wam pokażę od razu skład, jeżeli chcecie. Także jestem bardzo, bardzo ciekawa, jeżeli, o, sfokusuj się, jeżeli ktoś z Was testował już te produkty, to dajcie koniecznie znać. Taka piękna pogoda nas wita we wtorek o 7 rano. Tylko słychać ćwierkanie ptaków. Kojące po prostu. Kojące dźwięki. Czas na mały relaks przed treningiem. Taki oczyszczający z maską właśnie, oczyszczającą glinkową do twarzy. Liren. Jest to ogórek, jak widać, intensywnie wygładza, zwęża pory, glinka, ogórek, cytryna, mięta. Tak więc ja chwilowo się, słuchajcie, zrelaksuję, za chwileczkę wstawiam pranie, minie mi 15 minut, więc wtedy ogarnę się jeszcze, jeżeli chodzi o strój do treningu. Powiem Wam, że ta maska jest bardzo przyjemna. Ja teraz nie pamiętam, czy ja już ją testowałam, czy też nie. Wiem, że ona na pewno poszła na rozdanie, ale ostatnio byłam właśnie w Carrefourze i chyba wychwyciłam na promocji jakieś te maseczki z Liren. Co prawda mi najbardziej taka oczyszczająca, bo jest jeszcze ta czerwona, która też poszła na rozdanie i jeszcze chyba była trzecia, ale ja, tak jak wiecie, najbardziej takie oczyszczające. O, jeszcze mi się tutaj coś... Jej jest bardzo dużo, ona ma tylko 7 ml, słuchajcie, ale naprawdę jest jej sporo, przy czym ja, tak jak widzicie, nakładam tylko w tych okolicach, więc spokojnie jeszcze, jeżeli ktoś nakłada na szyję, spokojnie mu to starczy. Ja dosyć grubo nałożyłam tej maseczki. I co jeszcze? Jak już jestem maseczkowo i mogę chwilę do Was pogadać, to jeszcze chciałabym tylko nadmienić jedną sprawę, jeżeli chodzi o rozdania. A mianowicie może nie tyle o rozdanie, ile o zasady rozdania. Ponieważ już wczoraj zauważyłam sporo
osób zadeklarowało chęć wzięcia udziału właśnie w tym rozdaniu imieninowym, na które oczywiście Was gorąco zapraszam. I główną zasadą jest to, że należy subskrybować kanał. To też dlatego, że wiecie, że rozdania robi się dla swoich subskrybentów, swoich, dla osób obserwujących, oglądających. No i też dlatego takie zasady. Nie znam kanału, który przy robiąc rozdanie nie podaje właśnie takiej zasady. Nie spotkałam się, więc jeżeli Wy się spotkaliście, to dajcie znać w komentarzu. A jeżeli chodzi właśnie o te zasady rozdania i te subskrybowanie kanału, to sprawdźcie koniecznie, czy macie widoczne subskrypcje, ponieważ wczoraj już sprawdzałam kilkanaście osób, które chciały wziąć udział w tym moim rozdaniu i niestety te osoby nie mają widocznych subskrypcji. A to będzie jak gdyby dyskwalifikowało Was, bo tylko kilka z tych osób faktycznie udziela się na moim kanale i tak do końca nie wiem, czy mnie subskrybują, czy też nie, ponieważ właśnie jest ukryte są subskrypcje, natomiast wiem, że się udzielają i to ich nie zdyskwalifikuje, ale osoby, które pojawiły się pierwszy raz, nie skomentowały żadnego filmu, nie wiecie, nie udzielają się jakoś i biorą udział w tym, nie mają widocznych subskrypcji, to niestety taka osoba będzie dyskwalifikowana. Tak jak w przypadku Teresy było, że faktycznie nie miała widocznych subskrypcji. Wiem, że kilka razy się udzielała na moim kanale, ale to jeszcze nie jest tak, wiecie, żebym mogła nagiąć te zasady, bo później większość osób będzie miała do mnie pretensje, że o, bo ktoś tam dał 2-3 komentarze i pomimo tego, że nie ma subskrypcji, to ja tą osobę, przypuśćmy, nagradzam. Nie, mam osoby, które bardzo często są u mnie na kanale, które mnie, zerkałam też, nie mają subskrypcji, ale są osoby, które są sporadycznie, ale ta subskrypcja jednak jest, więc tak jak mówię, zerknijcie dokładnie w ustawienia, czy macie publiczne subskrypcje. Dobra, zmykam, bo już powoli zaczyna mi zastygać maska, muszę wrzucić jeszcze pranie do pralki, no i za chwilę trening. Mam nadzieję, że uda się dzisiaj, bo wczoraj mówiłam odnośnie treningu i powiem Wam, że zrobiłam tylko 15 minut hula hop, bo moje biodro chyba odmówiło posłuszeństwa, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. To u mnie czas na drugie śniadanie i posiłek po treningu, słuchajcie. Jest to omlet z klejka kukurydzianego, który już Wam kiedyś pokazywałam. I mamy tutaj tak, dla tych, którzy nie pamiętają, 35 gram klej kukurydziany. Ja kiedyś robiłam też płatki owsiane, miksowałam, blendowałam. Też 35 gram, do tego właśnie najpierw 3 jajka, ubijamy białeczko, do białka dodajemy żółtko, dodajemy ten właśnie kleik bądź płatki owsiane i wszystko jeszcze troszeczkę albo przemieszać, albo delikatnie zblendować, zmiksować i na patelnię pod przykryciem z każdej strony. No, ja sobie dorzuciłam, słuchajcie, dzisiaj jak widzicie, płatki migdałowe i do tego taką konfiturę brzoskwiniową. 85% owoców. Zaraz zobaczymy. W składzie mają brzoskwinie, jak widzicie. Cukier dopiero na drugim miejscu. No dobra. A do picia, słuchajcie, do picia mamy sok jabłkowy, świeżo wyciskany. No, trzeba było zużyć te jabłka, które wiecie już niezbyt ładnie wyglądają, ale na soczek się nadają. To ja, moi drodzy, zrobiłam mały test tego kisielu z Fit Light, z tapioki o smaku truskawkowym. I szczerze powiedziawszy, jak widzicie, mało go jest i on średnio taki kolor truskawkowy, abym powiedziała. Ja nawet dałam mniej wody niż potrzeba. Tutaj jak widać było z owocami akai, jeżeli dobrze pamiętam. Suszone jagody, przepraszam. Suszone jagody. I szczerze powiedziawszy,
Jest to słodkie, muszę powiedzieć. Niby to jest bez cukru, zero cukru, ale jest to czymś na pewno słodzone, bo substancje słodzące właśnie. I ten cukier jednak jest. Także dla mnie akurat ten kisiel nie różni się niczym od takiego, wiecie, zwykłego. Fakt, że ma mniej kalorii, bo ta moja porcja ma niecałe 100 kalorii, więc jest to bardzo mało, jeżeli chodzi o taki deser, ale tym akurat się nie najem, a myślałam, że będzie to już moja kolacja. Także smaku tak samo słodki, jak powiedziałam. Jeżeli ktoś chce zaoszczędzić na kaloriach, to proszę bardzo, ale nie jest to jakiś, wiecie, nie zrobiło na mnie jakiegoś wow, ani nie jest to jakoś, ale się ciemno zrobiło, jakiś, wiecie, rewelacyjny produkt, żeby to był, to tego nie powiem. Mam jeszcze drugi właśnie, jak pokazywałam Wam, ten z tapioki i budyń. Jestem ciekawa, szczerze powiedziawszy, budyniu, chyba bardziej nawet niż tego kiślu, ale no, tak jakoś mnie naszło na kisiel i mówię, dobra, zrobię. Także jutro chyba będziemy próbować budyń, ale chwilowo niestety jesteśmy bez prądu, to znaczy bez prądu w kuchni, więc nie mam ani mikrofali, ani czajnika, czajnik gdzieś tam podpinam w pokoju, więc jeszcze spoko, bo jest, wiecie, z kablem, ale niestety kuchenka idzie w odstawkę, więc póki co budyń zrobię sobie jutro. Także tym akcentem, kochani, pożegnam się z Wami. Dajcie oczywiście znać, czy którykolwiek z tych produktów miałyście, czy w ogóle wiedziałyście, że coś takiego istnieje, bo szczerze powiedziawszy, ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. To widać, że na pewno nowość, no bo tutaj, ale to gdzieś już było. Nie wiem, może gdzieś w jakichś sklepach, wiecie, ze zdrową żywnością, na tych działach Carrefour, Auchan, może tak, ale ja się jeszcze z tym nie spotkałam. Także ja, kochani, dziękuję Wam gorąco za oglądanie i my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, pa, pa.